Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Też druk w trybie jednego czytania 1478. Przypominam, że minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek będzie wyznaczam na czas zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie ewentualnych poprawek do prowadzącego obrady. Druk dotyczy wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1478, tryb jednego czytania, referuje pan dyrektor Witold Krupiasz. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Projekt przygotowany przez Pana Prezydenta wiąże się z przyjętą ustawą deregulacyjną, która w zakresie transportu drogowego taksówką powierza gminom powyżej 100 tysięcy mieszkańców możliwość uznania czy egzamin, a także szkolenie dla uzyskania licencji jest obowiązujące w danej gminie lub nie. A zatem rady mają swobodę podjęcia takiej decyzji, czy w gminie będzie obowiązywało i szkolenie, i egzamin. Chciałbym wspomnieć o tym, że jeszcze całkiem niedawno ustawodawca wyposażył gminy w znacznie poważniejszy argument administracyjnego ingerowania w rynek usług taksówkarskich, mianowicie była możliwość stosowania limitów licencji. Kraków z tego dużo wcześniej zrezygnował, niż zniesiono ten przywilej, ale wprowadzał te limity z dużą nadwyżką, na przykład 600 licencji wprowadzono w roku 2008, które zupełnie nie tłumiło administracyjnie możliwości uzyskania takiej licencji. Warto się zastanowić, dlaczego zezwolono gminom na tak głęboką ingerencję wcześniej w działalność prywatnych przedsiębiorców. Otóż ze względu na licencję wydawaną przez miasto i poddanie wykonywania zawodu tego pod rygory przepisów prawa miejscowego, przypominam, że funkcjonują regulaminy, obowiązek odpowiedniego oznakowania w przypadku wyposażenia taksówki, stworzono grupę zawodową wspierającą transport komunalny i traktowaną jako jedno z jego ważnych ogniw. Te nałożone przez gminę dodatkowe obowiązki były związane również ze znacznym uprzywilejowaniem taksówkarzy w ruchu miejskim, między innymi poprzez prawo wjazdu do strefy ograniczonego ruchu, parkowanie w tejże strefie, a także dopuszczenie do ostatnio przejazdu do Baspasami. Na tle tych dodatkowych obowiązków, w tym niekaralności, pojawia się ponadprzeciętne wymogi w stosunku do zawodu taksówkarskiego. Warto o tym pamiętać, gdy w obecnym okresie czasu transformacji następują zmiany. Warto również postawić pytanie, jak chcemy postrzegać i plasować zawód taksówkarza w rankingu zawodów ze względu na te wymogi dotyczące licencjonowanego dostępu do wykonywania tego zawodu, wymóg niekaralności, dodatkowe zobowiązania wynikające z przepisów prawa miejscowego. Prezentowany projekt nie wprowadza żadnych zmian w stosunku do zasad obecnie stosowanych, zatem jest prostą kontynuacją warunków dla uzyskania licencji. Obecnie odbywa się to tak, że powołany przez prezydenta zespół przygotowuje listę pytań, która jest stale aktualizowana również ze względu na wnioski szkolących i szkolonych. Lista pytań jest udostępniona w BIP. Kandydaci zgłaszają się do ośrodków szkolenia, a po ukończeniu zgłaszają się na egzamin. Gdy lista zgłaszonych przekracza 20, realizowany jest egzamin. I tutaj też nie ma żadnych ograniczeń. Te egzaminy odbywają się w sposób płynny, a potem po spełnieniu pozostałych wymogów wydawana jest licencja. W kolejnych latach te licencje kształtowały się z bardzo niedużą tendencją wzrostową. Był rok 2000.
11-10, w którym nastąpiło wahnięcie spowodowane w głównej mierze wycofaniem tzw. martwych licencji, czyli licencji, których taksówkarze nie wykonywali tej usługi. Zostały one wycofane i spowodowały one widoczny spadek. Natomiast w tej chwili jest cały czas utrzymująca się mniej więcej liniowa tendencja wzrostowa. Na dzisiaj 3914 taksówek w mieście. Chciałem zaznaczyć, że przeprowadzono analizę podobnych rynku taksówkarskiego w podobnych miastach, podobnej wielkości jak i Kraków. I jeśli chodzi o ilość taksówek przypadających, ilość mieszkańców przypadających na jedną taksówkę, to Kraków zajmuje czwarte miejsce w skali ogólnokrajowej na 11 zbadanych miast. To się kształtuje w tej chwili w Krakowie na poziomie 190 osób przypadających na jedną taksówkę. Najmniej ma Szczecin, 178. Przepraszam, Kraków ma 194 mieszkańców przypadających na jedną taksówkę, Szczecin 178, najmniej w Polsce. Także jeśli chodzi o stawki, które są ustalone jako ceny maksymalne w tych miastach, które taką decyzję podjęły, to Kraków jest drugi po Szczecinie ze swoją stawką maksymalną 2,80 i jak wszyscy wiemy, ona nie jest wykorzystywana. W tej chwili taksówki jeżdżą mniej więcej w granicach około 1,80 zł do 2 zł. To jeśli chodzi o takie wiadomości zebrane w sensie oceny tego rynku. Wynika z tego, że Kraków nie jest ani liderem, jeśli chodzi o te zmiany, ani także nie jest na końcu tejże listy. Zatem wydaje się, że tutaj takich działań, którym by widać było administracyjne tłumienie tej działalności gospodarczej, trudno się dopatrzeć. Ponadto dokonano zebrania opinii obligatoryjnych, to znaczy w sprawie tejże uchwały wypowiedziały się przedstawicielstwa związków zawodowych, a także przedstawiciele Federacji Konsumentów. Wydał także pozytywną, wszystkie te organizacje wydają pozytywną opinię. Pozytywną opinię wydał również Miejski Rzecznik Praw Konsumentów. Ponadto są konsultacje związane z opinią na temat potrzeby bądź rezygnacji z utrzymania tegoż egzaminu. Na stronie BIP-owskiej krakowskiej jest możliwość wyrażenia takiej opinii. Do dzisiaj, do godziny 8 rano, zebrano 780 tego typu opinii, a podział wygląda: 72% za utrzymaniem egzaminu i 28% przeciw. Chciałbym również odnieść się do pewnych zarzutów, które pojawiły się między innymi na Komisji Infrastruktury. Na marginesie, komisja nie podjęła opinii w tej sprawie, w sprawie tego projektu, ponieważ pojawiły się tam zarzuty takie, że tego typu regulacja wpływa istotnie na rynek i ogranicza możliwość działalności gospodarczej. Chciałbym zaznaczyć, że jest znacznie więcej bardziej dolegliwych, podjętych również i przez gminę, ograniczeń, między innymi na przykład stawka maksymalna poruszania się taksówką, która nie może na dzisiaj przekroczyć 2,80. I przypominam również próbę, którą podjęła Rada Miasta, znosząc tego typu ograniczenie, a potem wycofując się ze względu na poważne naruszenia przez niektórych przedsiębiorców, poważne naruszenia włącznie z popełnionymi przestępstwami. Wydaje się, że nie jest dowiedziony
ferowany pewnego rodzaju, ferowana opinia, która stwierdza, że zwiększenie liczby taksówek jest gwarancją tego, że spadną ceny. Przywołuję tutaj przykład pewnej korporacji, dzisiaj taksówkarskiej, a wcześniej przewoźnika osób, który jeździł wcześniej za złoty 80 zł. Obecnie stawki w pierwszej taryfie jego to jest blisko 2 zł, jeśli się nie mylę, złoty 98. Poza tym mnie osobiście najniżej znane przewozy odbywają się w Warszawie i są to ceny złoty 60 zł. Przy dzisiejszych cenach takich na poziomie złoty 80 ta różnica sięga 20 groszy. I jeszcze na komisji zadano mi kilka pytań, na które chciałbym od razu uprzedzająco odpowiedzieć. Mianowicie padło pytanie takie, czy gmina może ewentualnie utrzymać sam egzamin, ale zrezygnować z przeprowadzania kursu, czyli żeby dopuścić do egzaminowania kandydatów, którzy nie odbędą szkolenia. Takiej możliwości nie ma. Uzyskałem w tej sprawie opinię radcy prawnego. Takiej możliwości nie ma, ponieważ zapis stanowi o tym, że gmina ma prawo decydować w sprawie egzaminu zakończonego przed komisją egzaminacyjną potwierdzającą zdolność topografii oraz przepisów prawa miejscowego i ten obowiązek tyczy się również szkolenia. Zaznaczam w tym cytacie również ten zakres, mianowicie topografia i przepisy prawa miejscowego, ponieważ na komisji padło również pytanie, czy można rozszerzyć zakres tak egzaminowania, jak i szkolenia o inną materię. Tutaj padły różne propozycje, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wymienieniem zakresu w ustawie, takiego rozszerzenia uczynić się nie da, czyli musimy się ograniczyć tylko i wyłącznie do topografii i przepisów prawa. I przepisów prawa miejscowego. I padło jeszcze pytanie, czy biorąc pod uwagę potrzebę utrzymania wysokiej jakości usług znajomości i topografii miasta, czy można podobne zobowiązanie nałożyć na taksówkarzy aktywnych, będących już posiadaczami licencji, ze względu na niemożliwość działania prawa wstecz, jeżeli te osoby otrzymały tą licencję na tamtejszych warunkach, nałożenie teraz na nich dodatkowych wymogów, na przykład egzaminowania się co 5 lat, nie wchodzi też w rachubę ze względów formalnych. Pytanie padło również o e-learning. Czy szkolenie poprzez e-learning byłoby możliwe? Tak, takiej możliwości wykluczyć się nie da, czyli jest to dopuszczalna formuła przeprowadzenia tegoż egzaminu. I ja tyle chciałbym przedstawić, jeśli chodzi o sam projekt i jego uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy po pierwsze opinię NZZ Solidarność Region Małopolska, po drugie opinię Rady OPZZ Krakowie i Powiatu Krakowskiego, po trzecie opinię NZZ Solidarność 80 Region Małopolska, opinia Miejskiego Rzecznika Konsumentów, opinia Federacji Konsumentów, wszystkie doręczone Państwu do dnia dzisiejszego. W tej sprawie bardzo w imieniu Komisji, czy Komisja Infrastruktury, bardzo proszę w imieniu Komisji Infrastruktury, bo rozumiem, że w tej sprawie opinia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Komisji Infrastruktury, a także grupy pięciora radnych, mianowicie został złożony wniosek o to, aby druk ten odbyć w trybie dwóch czytań. Także prosiłbym o to, aby to przez Wysoką Radę zostało przyjęte. I tutaj mam pytanie chyba do pana sekretarza w kategoriach formalnych. Ponieważ statut ten nowy, który został przyjęty przez Wysoką Radę, przez premiera, mówi o tym, że uchwały Rady zapadają w trybie, pozwolę sobie odczytać, w trybie dwóch czytań w sprawach dotyczących, i tutaj jest wymieniony w punkcie, czy w ustępie czwartym, podjęcia uchwał w sprawach podatków i opłat.
I wyraźnie w tym druku jest opisane, że są opłaty za szkolenia i opłaty za egzamin. W związku z tym bardzo bym prosił także o informację, czy ta uchwała z punktu formalnego nie powinna być także podjęta w trybie dwóch czytań, no, a niezależnie od tego zgłaszamy taki wniosek jako rad. To tyle, panie przewodniczący, w imieniu komisji, natomiast pozwolę sobie później ewentualnie zabrać głos, chyba że od razu mogę jako radny, po prostu już jako swoje... Znaczy ja proponuję tak, w imieniu komisji osobno, w imieniu rady, jako radny osobno, no bo to być może jeszcze imienie, czy w imieniu klubów ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, to teraz otwieram dyskusję. Pan radny Wojtowicz, przepraszam, ale formalnie jest okej. Okay. Bardzo proszę. Już teraz jako radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, teraz już jakby kwestia chce przyjąć. Tutaj pan dyrektor raczył odpowiedzieć właściwie na te pytania, które zostały zawarte na komisji infrastruktury. W związku z tym tylko je podsumuję bardzo, bardzo mocno, że jeśli chodzi o kwestię likwidacji samego szkolenia, jest to niemożliwe. Padł taki wniosek, żeby to było fakultatywne, żeby po prostu nie było obligatoryjne. Faktycznie przeczytałem ustawę i tam ustawodawca zapisał, że ma być szkolenie, które kończy się egzaminem. W związku z tym no, jest to jakby jasna sprawa, ale myślę, że tutaj większość członków Rady szłaby chyba w kierunku takim, ja osobiście też, żeby to szkolenie na przykład odbywało się właśnie przez e-learning, bo to byłoby zdecydowanie lepsze. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, rozszerzenie szkolenia, to wynika z tego, co pan dyrektor mówił, bo dzisiaj pan tego nie powiedział, ale rozumiem, że wynika to z rozporządzenia ministra, bo tego nie ma w ustawie. Tak? Chyba stąd to jest, bo tam w ustawie nie przeczytałem, żeby był dokładnie zakres, ale to bym ewentualnie prosił o odpowiedź, czy to właśnie wynika z rozporządzenia ministra i tego rozszerzenia tematów samego szkolenia nie można zrobić. Więc te dwie rzeczy, jakby które były rozpatrywane przez członków komisji, zostały przez pana dyrektora, myślę, tutaj jasno sprecyzowane. Ja mam za to takie pytanie, skąd bierze się tak wysoka stawka, albo taka stawka, nie wiem, która jest zaproponowana w projekcie uchwały w wysokości 280 zł za egzamin. Osobiście uważam, że ona jest zbyt wysoka i choć rozumiałem argumentację pana dyrektora, że to jest kontynuacja tego, co było w poprzednich latach, bo ona była dość wysoka, i tylko wzrost był o 3% w stosunku do tego, co było w poprzednich latach, to uważam, że jednak generalnie jest bardzo wysoka, bo pozwoliłem sobie dzisiaj zobaczyć w internecie, ile kosztuje na przykład egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie na prawo jazdy. Okazuje się, że kosztuje 30 zł. 30 zł kosztuje egzamin na prawo jazdy. Mówię oczywiście o tej części teoretycznej. No i potem są praktyczne, ale rozumiem, że wtedy wsiada się do samochodu, jeździ się, jest, że tak powiem, wykorzystanie samochodu, paliwa, no to to są od 140 zł tam do 300 chyba złotych już w tej chwili nie chcę mieszkać, czy są one zróżnicowane od tego, jakim samochodem się porusza po ulicach miasta. Natomiast sam egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł. I tutaj jest moje pytanie i także prawdopodobnie będziemy jako radni, ja osobiście będę wnioskował jednak za tym, żeby tą opłatę za egzamin, a może też powiem, ja jestem za tym, żeby utrzymać jednak ten egzamin, żeby mój wywód żeby był jasno zrozumiały, jestem za tym, żeby ten egzamin utrzymać, natomiast z dużymi modyfikacjami, między innymi wprowadzeniem tego e-learningu, z drugiej strony także obniżenie opłaty za egzamin i to bym prosił pana dyrektora o odpowiedź, czy na przykład gdybyśmy obniżyli o połowę, a może więcej, a przeznaczyli 100% tej opłaty dla komisji egzaminacyjnej, czy jest to możliwe? Czy to gdzieś zostało uregulowane przepisami, że może być tylko 50%, czy można 100% wpływów do budżetu miasta przeznaczyć dla komisji egzaminacyjnej? W ten sposób z tego, co jest podane w projekcie uchwały, można byłoby ją zdecydowanie zmniejszyć. I kwestia szkolenia, no więc jeżeli chodzi o samo szkolenie, no to także, jeżeli by to było robione przez internet, nie słychać mnie? Słychać, tylko prosimy o powoli zakończenie. Aha.
Więc jeżeli by to było robione przez internet, no to w tym momencie na pewno te stawki były zdecydowanie niższe. Widać to zresztą po szkoleniach językowych, gdzie kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu złotych za takie szkolenia i naprawdę jest to możliwe. W związku z tym bardzo bym prosił o ewentualną odpowiedź na te dwa pytania. I mam jeszcze jedno, które wynika jakby z prezentacji. Wspomniał pan dyrektor łaskawie o tym, że Kraków ma 194 osoby przypadające na jedną taksówkę, Szczecin ma 178, a te miasta, które mają najwięcej, ile przypada na jedną taksówkę, jeśli można było prosić o taką odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Basara, bardzo proszę. Tu właśnie wyszła różnica. Osoba w imieniu komisji mówi bez ograniczenia czasu, a członek rady. Bardzo proszę, pani Basara. Przewodniczący, szanowni państwo. Ja w zasadzie miałam podobne pytanie jak pan Wojtowicz, więc nie będę się powtarzać. Chciałam tylko przypomnieć osobie referującej panu dyrektorowi, że myśmy pytali na Komisji Infrastruktury o kalkulację właśnie stawki za egzamin i stawki za szkolenie. W moim odczuciu są to kwoty nieproporcjonalnie wysokie, szczególnie, że mówi się także o jakości tego szkolenia, więc za kwotę 420 zł tę wiedzę, jaką się dostaje, podobno jest niewielka. Dlatego byłabym bardzo za tym, żeby można się było, jeżeli takie szkolenie jest obowiązkowe, żeby ono się rzeczywiście odbywało przez internet, a nie wymagało angażowania wykładowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę listę, bo nie zdążyłem. Pani Jantos, pan Ptaszkiewicz, pan Sonik. Panie Przewodniczący, my tu braliśmy udział w dyskusji, która, że tak powiem, była prezentacją dwóch stanowisk. Stanowisk jednej grupy i drugiej, ta, która uważa, że to obostrzenie i dostępność powinna być zamknięta. Bardzo się cieszę, że koncepcję e-learningu, którą podsunęłam Wojtkowi, on akceptuje, ponieważ myślę, że to jest praktyka stosowana dość popularnie. Mianowicie, szanowni państwo, no, egzaminy na uczelniach odbywają się w taki sam sposób, to znaczy jest to egzamin drogą elektroniczną, kiedy wypełnia się test. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o paru rzeczach, to znaczy chciałam powiedzieć o jednej sprawie. Ja się nie do końca zgadzam z tym, że słuchałam uważnie tego, co pan przedstawił z wydziału, mówiąc o tym, że... Przepraszam kolegów państwa radnych, bardzo proszę o nieprzeszkadzanie. Czy może Hawranek usiądzie i mi nie przeszkadzać? Hawranek zajmie swoje miejsce. No. Ale szanowni państwo, ale sobie przeszkadzamy wzajemnie. Szanowni państwo, chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy pominęliśmy jedną sprawę w tym dość istotnym bezrobociu. Dostępność do każdego zawodu, nie będę powtarzała argumentów, ponieważ one są powszechnie znane, jest bardzo istotna. To też się zwiąże z tym, o czym w tej chwili mówimy. Egzaminy, mówię tu jako wykładowca uniwersytecki, mogą być różne. Proszę państwa, tam jest zdawalność 42%, o ile dobrze pamiętam przy tym egzaminie. Sformułowanie pytań i zagadnień jest takie, że właściwie to nawet humor zeszytów dla uczniów nie obejmuje tego typu dowcipów. Szanowni państwo, jeżeli chce się utrącić ucznia, studenta i tak dalej, to można mu zadać właściwie chyba takie pytania, jakie tam się znajdują w tym teście. To jest jedna sprawa. Druga, to są testy bardzo drogie. Egzaminy 420 zł, które są za kurs. No i proszę państwa, znów można się zapytać, czego można nauczyć się. Kiedy pytamy się ludzi na ulicach, czy chcą tego typu licencji i egzaminów i ochrony dostępności do zawodu chcą, to niektórzy z nich mówią tak, bo wtedy będzie bezpieczniej. Proszę państwa, ja nie wiem, czy człowiek się czuje bezpieczniejszy po kursie takim, jak ktoś zapłacił 420 zł za kurs. Czy tam się uczy bezpieczeństwa, troskliwości, odpowiedzialności. Przecież to jest absurdalne, wielkie. Dodatkowo dochodzi 280 zł za egzamin. Ja będę na pewno głosowała za tym, żeby te egzaminy zostały absolutnie zniesione, ponieważ one są absurdalne. Są absurdalne i w związku z tym nie twórzmy znów kolejnych struktur, które pozwalają na to, żeby ludzie się wyśmiewali, kpili i żeby nie dawało to niczego i nikomu. Nie wiem, czy wchodząc do taksówki, będę się pytała taksówkarza, czy odbył kurs za 420 zł, czy w ogóle jest w jakimkolwiek kursie, ponieważ poczuję się przy nim bezpieczniejsza. Mówię też z pozycji jeżdżenia taksówki mnie jako kobiety. Nie wiem, czy na tym to polega, odbycie kursów polega na tym, że człowiek bardziej lub mniej bezpiecznie się czuje. Ja uważam, że jest to po prostu, przepraszam szanowne usza, szanowni państwa, rżnięcie klienta na kasę.
kasę. I chyba to wszystko. Dziękuję. Dziękuję pan radny. Bardzo proszę Ptaszkiewicz, potem pan radny Sonik. Ścigalski, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam pytanie, wypowiedź i wniosek formalny. Pierwsze pytanie to ile w ogóle w tej chwili mamy taksówek w Krakowie? Bo podawaliśmy na przeliczeniu na mieszkańca, ale pytanie jaka to jest, 3000 było, tak? A przepraszam, to nie słyszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Druga sprawa, moja informacja, znaczy muszę przyznać, że podjęcie tego tematu dotyczącego regulacji tej usługi czy tego zawodu w ten sposób no, jest naprawdę pójściem po totalnym minimum. Określenie tylko w tym regulaminie tych podstawowych zasad dotyczących znajomości topografii, gdzie główne punkty miasta leżą, przyjęcie założenia 280 zł, 50% dla komisji egzaminacyjnej, no to na pewno nie jest ani szacunek dla tych przyszłych klientów tych taksówek, mieszkańców i naszych gości, a na pewno też nie wywiązanie się gminy w pewien sposób dotyczący podjęcia tego trudnego zadania. Ostatnia ta dyskusja, która była przeprowadzona, te konsultacje pokazały, jak wiele problemów jest z tym związanych. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem jednak będzie, i tutaj chciałbym złożyć od razu już wniosek formalny o powrócenie tego druku do wnioskodawcy celem jednak powołania zespołu w składzie przedstawicieli taksi, Rady Miasta, organizacji konsumenckich, które opracują dobry regulamin przyznawania tych licencji, czy weryfikacja, gdzie jesteśmy, dotyczący, myślę, podjęcia jednak tego wyzwania, jakim jest ujednolicenie wyglądu taksówek, koloru, zrobienia tego jednak w jakimś planie i również uwzględnienia tego wszystkiego, co się toczy dookoła, czyli dyskusji na temat ograniczenia ruchu w centrum miasta, dotyczące polityki parkingowej. My musimy przedefiniować kwestie lokalizacji taksi, wjazdu, sposobu rozmieszczenia postojów, ilości i to powinno być naprawdę dobrze zrobione, a nie w takiej formule prostej, tak jak powiedziałem, 280 zł, 50% dla komisji, mamy sprawę załatwioną, zrobiliśmy to, co jest wymagane prawnie od nas. Tak nie powinno być. Powinniśmy jednak pociągnąć te dwie kwestie, czyli poprawę jakości usługi, podniesienia standardów, kryteriów, o których wcześniej już też przedmówcy mówili, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo i konkurencyjność, no i podjąć to w kontekście tej przestrzeni publicznej, czyli lokalizacji postojów, tych zasad i jednak zajęcia odpowiedzialnej roli, jaką mamy jako radni, żebyśmy dali pewnego rodzaju wytyczne, czy wspólnie z tymi, którzy świadczą te usługi, ustanowili pewien poziom i to w rozumieniu pewnego planu, bo tego się nie da zrobić z dnia na dzień, prawda? Natomiast na to wymagany jest pewien okres czasu. Tak więc, panie przewodniczący, wnoszę o odesłanie druku do... Zgodnie ze statutem proszę o pisemny wniosek. Do końca dyskusji. To zaraz to uzupełnię. Bardzo proszę. Bardzo proszę pan radny Sonik, potem pan radny Ścigalski, Woźniakiewicz-Porębski. Szanowni państwo, najpierw chciałem ad vocem do tego, co powiedział mój poprzednik. Rzeczywiście powinna być powołana, nie wiem, taka grupa osób, która by opracowała takie, biorąc udział w opracowaniu także pytań, bo rodzi się takie też pytanie, czym jest problem, bo tak to wygląda, że się niektóre osoby boją wiedzy, którą mogliby uzyskać na tym kursie, czy nawet siedząc czasami przed planem miasta Krakowa. I tutaj pani wiceprzewodnicząca Jan to skręci głową, bo ja się z nią kompletnie w tym razem wyjątkowo nie chciałem zgodzić, bo przypomina mi to klasę. Przychodzi nauczycielka i mówi, robimy klasówkę, a dzieci, no nie robimy.
No i tak można lecieć dalej cały rok, prawda? Gdzie, no i no bo to tak wygląda. Tu jest problem najprawdopodobniej głównie w opłacie za to, w idiotycznych pytaniach, które są. Bo tak, ale to nie może przekreślić tego, żeby tych rzeczy nie było. To powinny być tylko w innych opłatach, w innych pytaniach, bo przepraszam, ale ten, kto układał tam, było rzucane na komisji kuriozalne pytanie, no to pewnie niektórzy taksówkarze by szybciej powiedzieli, jak dojechać od radnego Sonika do radnego Wojtowicza, niż to, które tam było umieszczone, a dlatego, że ja byłem chyba jedynym radnym jestem, który był taksówkarzem, więc niektórzy mnie pamiętają, wiedzieliby skąd ma jechać, ale nie wiedzieliby może dokąd, tak. No więc ja, będąc taksówkarzem, zdawałem ten egzamin, być może wtedy, nie wiem, pierwszy czy czwarty raz otworzyłem przynajmniej plan Krakowa, zobaczyć jak on wygląda, bo niektórzy być może w ogóle nie widzieli planu Krakowa, nie wiedzą, w którym kierunku Wisła płynie, to może się przy okazji też dowiedzą. Także ja myślę, że powinni wnioskodawcy tej uchwały jakoś podkreślić to, że będą zmiany, ale że egzamin, jakiś kurs ten podstawowy, zmiana ewentualnie przeznaczenie ilości godzin na inne, po prostu przeszeregowanie ilości godzin z tematu jednego na drugi i to wtedy podkreśli, że gość, który chce być taksówkarzem, ma jakąkolwiek wiedzę o Krakowie. Mówili się o GPS-ach. Proszę Państwa, GPS funkcjonuje lub nie funkcjonuje. Gość wsiada, spieszy mu się, a ten mówi, no to ja sobie wpiszę, jak mam jechać. No i trwa to może 2 minuty, pokaże mu się, dobrze, jedziemy. Tylko po drodze straci kontakt w tunelu z satelitą i wyjedzie, nie będzie wiedział, w którym miejscu skręcić. Także jest też, przypominam, przepraszam, taką dygresję, film Kieślowskiego, to był chyba inny temat, ale 10 przykazań, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tam gość miał komputer, ojciec, i sprawdzał, czy syn może iść na ślizgawkę, no to wrzucił, jaka jest temperatura wody, ile tam, znaczy jaka jest temperatura powietrza, jak długo to jest, i z komputera mu wyszło, że syn może iść. Syn poszedł się ślizgać, a później jest obrazek, że straż pożarna szuka ciała. Także można to wziąć pod uwagę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, pan radny Ścigalski. Ale bardzo prosimy, panowie, nie przeszkadzajcie, potem będzie można wyrazić swoje zdanie. Dziękuję. Pan radny Ścigalski, potem zdaje się ja. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja muszę powiedzieć, że tak przysłuchuję się tej dyskusji, ale odnoszę wrażenie, że ona w ogóle jest nie na temat, dlatego że nie wiem, co ma wspólnego bezpieczeństwo z egzaminem z topografii. Jakoś nie widzę tutaj za bardzo jakichś wspólnych mianowników, dlatego że, szanowni państwo, jeżeli ktoś chce jeździć taksówką w Krakowie i chce mieć klientów, to niestety, ale musi znać miasta. To znaczy, jeżeli ktoś chce taki zawód uprawiać, to nie wyobrażam sobie tego, żeby po prostu nie wiedział, gdzie ma dojechać. Natomiast pobieranie takich kwot za egzamin czy za szkolenie, no to jest po prostu zwykłe naciąganie ludzi i wydaje mi się, że to jest zupełnie niepotrzebne. Jestem jak najbardziej za tym, żeby kierowcy taksi przechodzili szkolenie z pierwszej pomocy, bo to jest istotna sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa w Krakowie. Natomiast kwestia pobierania pieniędzy za egzamin, który w mojej ocenie tak naprawdę w przypadku dzisiejszej technologii jest zupełnie niepotrzebny, no jest po prostu, to jest bzdura. No. Szanowni Państwo, wyobraźmy sobie sytuację, że zamawiamy taksówkę, nie wiem, do Katowic czy do Warszawy. Czy ktoś ma też znać topografię Katowic czy Warszawy, żeby dojechać do punktu docelowego? No to powinniśmy chyba znać wszystkie lokalizacje, no bo wtedy też jeżdżą po innych miastach i też muszą trafić. I wtedy z czego korzystają? Albo z GPS-u, albo ewentualnie, no nie wiem, z czego, z mapy papierowej. I to też jest jazda po takim dużym mieście jak Kraków, albo nawet większym, bo często takie kursy się zdarzają. Czy wtedy też będzie potrzebny egzamin z topografii Warszawy? Nie będzie potrzebny taki egzamin. Poza tym tak naprawdę rynek i jakość usług weryfikuje to, czy jedziemy taką linią, takim korporacją taksówkową czy inną. Jeżeli jedziemy z korporacją, gdzie kierowca nie ma pojęcia, gdzie jeździ lub cena jest za wysoka, to taką korporacją jeździć nie będziemy.
I to jest chyba jasne i zrozumiałe. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z usług danej firmy, czy z usług tego, czy ze stawki, jaką ona proponuje, to będziemy z taką korporacją jeździć. I tak naprawdę to wszystko weryfikuje rynek. Także wydaje mi się, że dzisiaj rozmawianie o tym, czy utrzymać egzamin, czy nie utrzymać, to nie jest nawet kwestia polityczna. To bardziej chodzi o to, żeby ludzie mieli większy dostęp do tego, żeby mogli, jeżeli chcą pracować, to żeby pracowali. Jeżeli chcą to robić to dobrze, to też to zweryfikują klienci, czy to robią dobrze, czy źle. Ale taki egzamin, no nie wiem, czy to jest zupełnie tutaj w Krakowie potrzebne. I uważam, że jeżeli jest taka możliwość, żeby w przypadku jeszcze takiego bezrobocia, jakie mamy w Krakowie, umożliwić większej ilości osób możliwość skorzystania z pracy w takim zawodzie, to powinniśmy w tym kierunku iść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W kolejności bardzo proszę, bo teraz ja. Szanowni Państwo, ja jestem dość częstym użytkownikiem taksówek z różnych sieci i rozmawiam z kolegami taksówkarzami także w tym temacie. Czasami zdarza mi się, że gościu ma GPS, a nie ma tam wbitej nowej ulicy, a czasami jest odwrotnie. Jest jakiś remont ulicy, która jest w GPS-ie, a kierowca o tym nie wie i musimy jeździć dookoła. Więc ani to nie jest do końca stuprocentowym sposobem na jakiś idealny ruch. Generalnie podstawowe pytanie jest moim zdaniem trochę szersze. To znaczy takie, czy w tej sytuacji urzędnik, polityk powinien decydować o ograniczeniach w działalności gospodarczej. Bo mamy z jednej strony taki oto układ, że możemy mieć taksówki, no mimo wszystko bezpieczne, bo ta formuła egzaminów jest w jakiś sposób filtrem testującym jakieś grupy osób pod kątem no jednak zweryfikowania tego, czy do tego się nadają, sprawdzonych, mających wiedzę na temat Krakowa, ale per saldo droższych i powodujących jakieś ograniczenie dostępu do tego zawodu. To jest jeden wariant. Wariant drugi, więcej tych taksówek bez egzaminu, z ryzykiem, że mniej znają Kraków, z ryzykiem, że jest to bardziej przypadkowe. No i pytanie, czy w tym dylemacie powinien decydować polityk, czy są tutaj takie wartości, które powodują, że powinniśmy wykorzystać uprawnienie, które nam ustawodawca dał. Ja na końcu powiem, co ja na ten temat myślę. I na koniec jeszcze druga rzecz. Niewiele możemy z tego, co pan radny Wojtowicz mówił i co mówił pan Krupiarz, niewiele możemy zrobić, jeśli chodzi o zmiany. To tamten e-learning być może zmniejszyć uchwałowo opłatę, prawda? No to są dwa pola manewru, które mamy. To jest też pewien błąd, bo ta ustawa tutaj troszeczkę za bardzo to uregulowała, ale myślę, że możemy to naszym kolegom posłom w jakiejś perspektywie przedstawić. No i teraz, ale tak naprawdę podstawowa sprawa to jest ten dylemat. Czy chcemy mieć w Krakowie taksówki wyregulowane, droższe, ale poddane temu rygorowi, czy tańsze, a nie poddane? Ja jako użytkownik taksówek wolałbym mieć sam taki wybór i korzystałbym na pewno z tych taksówek, które może są i trochę droższe, ale bardziej uregulowane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ale nie musicie panowie klaskać, tylko teraz wysłuchajmy innych. Pan Jerzy Woźniakiewicz, bardzo proszę. I potem pan Poremski, bo tak chyba wynika z... Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Oczywiście idea, aby nie ograniczać dostępu do zawodów, z samego założenia jest jak najbardziej słuszna. Poparłbym tą ideę, jeżeli chodzi o ograniczenia formalno-prawne, a więc mniej formalności przy otwieraniu działalności gospodarczej, prowadzeniu, czy właśnie rozpoczynaniu działalności jako taksówkarz. Ograniczenia finansowe, no, aby rozpocząć prowadzenie jakiegoś biznesu, zawsze trzeba zainwestować. Jeżeli istnieją ograniczenia finansowe, to też należy je niwelować. A tutaj takim ograniczeniem finansowym są koszty prowadzenia, ukończenia kursu i złożenia egzaminu. I tutaj byłbym również za tym, żeby takich ograniczeń nie było. Natomiast ograniczenie, jakim jest weryfikacja wiedzy, przygotowania do
pełnienia jakiegoś zawodu. To nie jest dla mnie prawdziwym ograniczeniem, a jedynie weryfikacją, czy rzeczywiście dana osoba powinna odpowiadać za zdrowie, życie tych, którzy są pasażerami, którzy są przewożeni taksówką. Czy ta osoba zna w ogóle Kraków, czy też potrafi tylko włączyć GPS-a? Ja też jeżdżę czasem z GPS-em i nawet korzystałem z kilku systemów i często pokazują one tak odmienne wyniki, że niejednokrotnie przekonałem się, że brak wiedzy o tym, gdzie znajduje się dany punkt i ślepe ufanie urządzeniu może naprawdę doprowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Dlatego, proszę Państwa, uważam, że likwidujmy różne nieuzasadnione bariery, natomiast osoba przygotowana do pełnienia danego zawodu, tak jak na przykład tutaj zawodu taksówkarza, nie powinna bać się weryfikacji swojej wiedzy, bo od tego jeszcze nic nikomu nie ubyło. Jeżeli wiemy, to jak być taksówkarzem, jak wykonywać ten zawód, to okażmy to. Zupełnie inną sprawą jest, są pewne wyśrubowane wymagania, jeżeli chodzi o egzamin, który jest w tej chwili przeprowadzany, o czym też słyszałem od środowiska taksówkarskiego i nad czym też można by było się zastanowić. Natomiast rezygnacja z egzaminów nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo, proszę pan Poremski. Przypomnę jeszcze, że mamy złożony wniosek pana Ptaszkiewicza w sprawie odesłania, ale to w odpowiednim momencie będziemy dyskutować. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, częściowo już odpowiedział tutaj na moje pytanie, które również chciałem postawić kolega Woźniakiewicz, ale mam jeszcze innej treści. Żeby zdobyć oczywiście uprawnienia wykonywania transportu drogowego taksówką, to jest wiadomo, że trzeba przejść kurs i zdać egzamin. Drodzy państwo, czy egzamin eksternistyczny przyniesie to, czego byśmy oczekiwali? No tu jest pytanie ewentualnie. Myślę, że tu się pewnie wypowiedzą sami zainteresowani, ponieważ jak dobrze zapewne wiemy, to eksternistycy nie potrafimy się tak sami przygotować, jak będzie wykładowca nas prowadził, ale tu możemy rozmawiać w tym temacie. Natomiast ja mam inne pytanie do pana dyrektora, ponieważ szkolenie prowadzą podmioty zewnętrzne i stawka, która została podana tutaj, to jest opłata nie mogła być wyższa niż 420 zł. Moje pytanie jest, czy jest konkurencyjność tych podmiotów? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, czy nie jest możliwe, żeby była podana stawka w widełkach, prawda, od do, tylko jest podana stawka najwyższa. Dlatego bym bardzo prosił pana dyrektora, żeby w tym temacie uprzejmie odpowiedzieć, ponieważ wiemy, że jeżeli taksówkarze, nazwijmy to kolokwialnie, będą obciążeni wyższą kwotą, no to również to się odniesie również do tego, który będzie korzystał z tej taksówki. Dlatego bym bardzo prosił, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze listę, bo coś tam się chyba dopisało. Pan Hawranek, pani Jantos, pan Garda. Pana Hawranka nie ma. Pani Jantos, bardzo proszę. A jest, przepraszam, jest pan Hawranek. To zapraszam. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając tutaj na argument kolegi Sławka Ptaszkiewicza, który mówi o konsultacjach, o tym, żeby powołać zespół złożony z taksówkarzy, przedstawicieli Rady Miasta, innych stowarzyszeń i tak dalej, odpowiadam, że było już jedno spotkanie zorganizowane tu na tej sali w tej sprawie, w którym wypowiadali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego rozwiązania. I wydaje mi się, że jeżeli spotkania tegoż zespołu mają wyglądać dokładnie tak, jak ta debata, jak tutaj pan radny Ptaszkiewicz mi podpowiada, to moim zdaniem nie ma to kompletnie żadnego sensu. Nie ma to kompletnie żadnego sensu, jako że debata na tej sali wyglądała w ten sposób, a byłem na tej debacie, wyglądała w ten sposób, że obie strony zwolenników i przeciwników były zabetonowane na swoich pozycjach i żadne argumenty jednej strony nie trafiały do drugiej strony, a osoba nie bardzo zorientowana w temacie, a po to przyszedłem na tą debatę, żeby właśnie zorientować się w temacie, nie wyniosła z tej debaty praktycznie rzecz biorąc nic. To znaczy jedna strona prezentowała swoje racje, druga strona prezentowała swoje racje, dyskusja momentami była burzliwa i nawet powiedziałbym niegrzeczna,
niegrzeczna i osoba niezorientowana w temacie nie wynosiła z tego zupełnie nic. Po tejże debacie, która tu miała miejsce, spotkałem się z panami taksówkarzami przed magistratem na dole. Najpierw było to kilka osób, potem kilkanaście, na końcu zrobiło się z tego kilkadziesiąt. I po tym spotkaniu wyniosłem, że tak powiem, parę wniosków i parę uwag do tego projektu uchwały. Niestety niektóre z tych wniosków zgodnie z ustawą, na podstawie której procedujemy tą uchwałę, są nie do zrealizowania, mimo że one były rozsądne. Znaczy taksówkarze podnosili między innymi to, ale zgadzała się również z tym druga strona, że koszty egzaminu, które w tej chwili są w projekcie uchwały, są zdecydowanie za wysokie i zupełnie nieuzasadnione. I tutaj jak najbardziej jest rola Rady Miasta, my możemy te koszty obniżyć nawet do symbolicznej kwoty, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę wpływy do budżetu z tego tytułu w porównaniu do całości budżetu są symboliczne i nie mają kompletnie żadnego ekonomicznego znaczenia. Podnoszone było również to, że pytania, które znajdują się, i to zarówno przez obie strony, to znaczy przez stronę zwolenników, znaczy taksówkarzy, jak również przeciwników egzaminu, że pytania, które znajdują się w tym egzaminie, po pierwsze są nieaktualne, a po drugie po części są głupie, i był taki wniosek zmierzający do tego, żeby pytania uaktualniać co 3-4 lata, jako że miasto się zmienia, zmieniają się siedziby różnych instytucji, zmieniają się miejsca, w których znajdują się lokale. No krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te pytania uaktualniać, jak również powtarzać ten egzamin nawet dla jeżdżących taksówkarzy. I żeby było śmiesznie, to był wniosek kilku taksówkarzy, że w ich gronie też są osoby, które mimo zdanego egzaminu nie znają topografii miasta i powinny ten egzamin zdawać ponownie, reasumując, nie wiem, co 5, co 10 lat ten egzamin powinien być powtarzany. Z argumentów, który był używany w czasie tej dyskusji, był również argument dotyczący wymogu ukończenia kursu przed przystąpieniem do tego egzaminu, który kurs jest również opłacany przez kandydata na egzamin. Generalnie wszyscy pytali, po co ten kurs. Niestety, tak jak sobie przeczytałem w ustawie, Rada Gminy nie ma możliwości zrezygnowania z tego kursu. Może zmienić zakres tego kursu i może zmienić opłatę za ten kurs, aczkolwiek też w pewnym zakresie. W związku z powyższym postulat obu grup był taki, żeby Panie Radny, proszę kończyć. Ten kurs przeprowadzać w ten sposób, żeby znajdowały się w nim rzeczy, które faktycznie są istotne, to znaczy na przykład udzielania pierwszej pomocy, a zrezygnować z rzeczy, które są kompletnie nieistotne, a które, że tak powiem, powodują rozszerzenie programu tego kursu, i tak samo zmniejszyć do minimum opłatę za ten kurs. I w zasadzie to były główne tezy, które wyniosłem z tych rozmów, i myślę, że w pewnym zakresie powinniśmy się tym tezom przyjrzeć i znowelizować je w tym druku. I w tym momencie podejrzewam, że problem tego, czy egzamin powinien być, czy nie powinien być, zniknie, bo egzamin stanie się formalnością. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny, pani radna Jantos. Ale to nie ma ad vocem, tylko jest dla sprostowania. Jeżeli z pana rozmowy, swojej wypowiedzi? Tak. Nie, czy nie swojej, ale to nie ma takiego trybu. Przepraszam, ale zgodnie z statutem nie ma takiego. Zostałem wywołany. Ale panie radny, można się zapisać do głosu i można. Nie ma takiego trybu jak ad vocem. Przepraszam, ale jest statut i do. I chce pan zabrać głos? Proszę się zapisać do głosu. Pani radna Jantos się zapisała i ma teraz głos. Szanowni Państwo, ja w ciągu tego krótkiego czasu nie zmieniłam zdania, ale myślę, że jeżeli tutaj mówimy o sprawach dotyczących bezpieczeństwa ludzi, obywateli miasta, to myślę, że tak naprawdę, to podejrzewam, nie jest w gestii pana prezydenta, ale być może wyżej, pana premiera, powinniśmy się zastanowić nad kursami, ze względu na szkodliwość dla mieszkańców miasta, kursami dla radnych, posłów i senatorów, i ostrym egzaminem, bo myślę, że tamta szkodliwość jest zdecydowanie większa niż ta w wypadku taksówkarzy. Dziękuję. Zawsze możemy zrobić autoegzamin. Bardzo proszę, pan radny Garda. Pan radny Garda, potem pan radny Rachwał, jeżeli jest.
Szanowni Państwo, tak, faktycznie ta uwaga mi się bardzo też również podoba, bo tutaj szkodliwość może być o wiele większa, a faktycznie ten egzamin jest dość skromny, za 4 lata tylko w czasie kampanii na pierwszym miejscu trzeba się znaleźć, a to w ten czas nie za bardzo to jest, jakimkolwiek podlega egzaminowi w tym momencie. To jest fakt. Natomiast co do całej dyskusji, ja mam tylko jeden problem. Ja nie słyszałem tutaj tak naprawdę celu, o którym rozmawiamy. Bo nie wiem, raz tylko się przejawił kwestia bezpieczeństwa, z tego powodu pojawia się temat egzaminu, natomiast nikt tu tak naprawdę nie mówi. Może zaczniemy mówić trochę bardziej otwartym tekstem, to może będzie nam prościej, bo albo nam zależy na wpływie do kasy miejskiej, to jest dość jakiś powód, o którym my również tutaj często mówimy i dbamy o to. Jeżeli o tym mówimy, to trzeba to powiedzieć, że o to chodzi i zależy na tym. Ten czas może nie zmieniajmy ceny egzaminów, może zróbmy nawet większe, w ten czas może będzie większy wpływ do kasy miejskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Albo mówimy o ochronie rynku, czy regulacji rynku większej, czyli ograniczenia dostępu do zawodu, to też jest jakiś cel. Też może być jakiś cel, ponieważ szanujemy pracę aktualnej tych, co pracują, to również możemy ją ograniczyć w prosty sposób. Zrobić dużo trudniejsze egzaminy, dużo bardziej skomplikowane i dużo droższe. To też jest jakiś efekt, który my mamy szansę regulować ten rynek w Krakowie. Wówczas też będzie może trochę lepiej dla tych aktualnych taksówkarzy, a nowi się po prostu nie pojawią, no i będzie też spokojnie. Albo nam zależy na tym, żeby faktycznie taksówkarze byli naprawdę świetnie przygotowani. Co prawda uważam, że bardziej doświadczenie jest tutaj istotne i ja też uważam, że po Krakowie jeżdżę dość dobrze i potrafię w każde miejsce dojechać, a na pewno bym się pogubił w każdym innym miejscu. Przepraszam, panie radny, pan radny Hawranek. Panie radny, kolejna świnka. Ja bardzo przepraszam, ale umówiliśmy się, że będzie spokojnie na sesji. Bardzo proszę. Więc faktycznie uważam, że dość dobrze sobie radzę jest do pokoju. Ponieważ pana Hawranek nie może, ja zaraz za niego zapłacę. Dziękuję. Ale na pewno nie śledzę tak dużych nowych zmian, nowych instytucji, które się pojawiają. Natomiast tu mam duży dylemat jednej kwestii. To niech ktoś mi to wytłumaczy. Ponieważ jeżeli zdaję egzamin i otrzymuję licencję, to ją utrzymuję dożywotnie. On ma tą licencję już 20 lat, niektóre 25 lat i może tą licencję utrzymywać i nic nie musi już być weryfikowane ani razu. Jeżeli mówimy, że się nie boimy weryfikacji, to dobrze by było, gdyby dało się powtórzyć egzaminy, ale z tego co wiem, nie da się, ponieważ ustawodawca tak to doprowadził, że licencja jest raz i koniec, nie da się robić egzaminu. Bo jeżeli byśmy poszli w kierunku tych argumentów, które mówią o bezpieczeństwie, to bezwzględnie egzamin powinien być co 5 lat i też na wysokim poziomie dla każdego, żeby nie było to dożywotnie, wówczas faktycznie mielibyśmy ten cel spełniony. A jeśli on tak nie jest, to zaczynam widzieć pewien problem, bo osoba, która 20 lat temu zdawała egzamin, to z całym szacunkiem ma prawo nie wiedzieć, gdzie jest Łaźnia Nowa i do niej nie dojechać, bo kiedyś słyszałem taki problem, że taksówkarz nie wiedział, gdzie jest Łaźnia Nowa, jeździł przez 40 minut, nie mógł tam trafić, ale to nic nie zmieni zrobienie egzaminu, bo on nie będzie wiedział o następnej instytucji, która będzie za rok, która się pojawi i nie będzie o niej wiedział i sam się tym nie będzie interesował czy to tak naprawdę zależy na profesjonalizmie tych wykonujących ten zawód. Jeżeli chce być dobry w tym zawodzie, chce naprawdę dobrze świadczyć te usługi, to powyższe korporacje powinny o to dbać, żeby wewnętrznie, bo tylko taką korporacja będzie dobra, a nie, to egzaminem tu nic nie zrobimy i będziemy wybierać tylko te taksówki, które świadczą te usługi naprawdę dobrze i naprawdę wiedzą, co jest. A kontrola, raczej bym sprawdzał inne cechy, czy to nie jest jakiś problem, człowiek z problemami mentalnymi, bo to by jest jeden aspekt, który wykluczyłbym z tego zawodu. Wykluczyłbym osoby, które były karane i jakieś miały nieciekawą przeszłość. Też wolałbym, żeby to takie osoby nie były, to się teraz dzieje. No i osoby, które mają jakieś doświadczenie, prawda, nie osoba, która wczoraj miała prawo jazdy, żeby od dzisiaj zaczęła jeździć taksówką, też warto było takie rzeczy, wymogi sprawdzać. Może bezwypadkowa jazda jeszcze w jakimś okresie czasu, ale na pewno aż tak w tej chwili to regulować ten rynek uważam, że nie ma sensu. Wolałbym mieć prawo wybrać taksówkę i też przyznaję się, że nie muszę wybierać tylko tych najtańszych. Wolę wierzyć w jakieś trochę najwyższym poziomie, ale może i lepsze, więc tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Rachwał, bardzo proszę, potem pan radny Kalita. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, no ja już nie chcę słuchać, jak mi każdy mówi, że wolny rynek wszystko reguluje. No co wolny rynek wszystko reguluje? Wolny rynek często tak na Zachodzie rozregulował wszystko, że właściwie muszą wracać troszeczkę do innych zasad. Tutaj jest to samo. Zresztą co koledzy powiedzieli, zresztą tak samo jak mówiliśmy o sprawach przewodników krakowskich. No musi być, no, ale z mojej zdaniem mam prawo wypowiedzieć, prawda? Ja też to, co kolega przedmówca powiedział, chciałbym wsiąść do taksówki, może by ona droższa, ale wiem, że facet zna Kraków, a nie, że ja wsiadam, a pan mi mówi, wie pan co, a jak mamy jechać? Czyli kompletnie nie zna po prostu miasta. Jeżeli ktoś mi mówi jako taksówkarz, że jak on ma jechać, to znaczy, że nie zna. A czasami jeszcze taką mam sytuację, że testuję
taksówkarza i pytam, wie pan co, a przepraszam, mój znajomy mieszka na takiej ulicy, a wie pan co, ja tam nie znam. W związku z tym uważam, że pewien profesjonalizm, pewna znajomość po prostu miasta musi być i tyle. I musimy mieć jakby pewność, że ten kierowca zna topografię, że jest kierowcą ze znanej organizacji taksówkowej i musimy na tym polegać. I tyle, a nie, że każdy może po prostu to, co Jurek powiedział, ja też trochę jeździłem, w związku z tym mamy wszyscy świadomość, taksówka musi być obywatel, pasażer musi mieć pewność, że wsiada do taksówkarza, który jest dobrym kierowcą, zna Kraków i jest w grupie, która za niego również odpowiada, jeżeli popełni pewne błędy. Dziękuję. Dziękuję pan radny Kalita, bardzo proszę. I potem jeszcze pan dyrektor, chyba że oj. No nie, Ptaszkiewicz, pani Wojtowicz, bardzo proszę. Wysoka Rado, ja przychylam się do wniosku pana Ptaszkiewicza, bo uważam, że dyskusja nad tym zawodem powinna być poważna, bo to nie tylko jest kwestia, czy ten egzamin będzie kosztował 300, 200 czy 500 zł. Z tym zawodem jest związanych wiele problemów. My mówimy tu na przykład o maksymalnych stawkach, ale powinniśmy też, myślę, przynajmniej ja tak uważam, porozmawiać o minimalnych stawkach, dlatego że korporacje walczą ze sobą w ten sposób, że te stawki są coraz niższe, a ludzie pracujący nie mogą związać koniec z końcem. To nie jest tak. Przecież ci wszyscy ludzie płacą opłaty dla swoich szefów korporacji i im się tak naprawdę nie zależy na tym, czy taksówkarze jeżdżą, czy nie, tylko zależy im na tym, żeby zapłacili im tą miesięczną stawkę. Więc nie wiem, czy na przykład pomysł minimalnej i maksymalnej stawki nie byłby dobry. A jak już miałbym głosować, to oczywiście jestem za ograniczeniem tego rynku w takim sensie, żeby nie był to zawód dostępny dla wszystkich. Stąd uważam, że egzaminy powinny być. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny, przepraszam po kolei, pan radny Ptaszkiewicz, potem Sonik, Wojtowicz, Pietrus i ja. Ja chciałem tylko się odnieść do wypowiedzi kolegi Andrzeja Hawranka, że nie wnioskowałem o ponowną debatę, tylko o zespół, który liczy kilka osób, żeby było maksymalnie efektywnie. I wymieniłem przedstawicieli, czyli przedstawicieli firm taksi, Rady Miasta, organizacji konsumenckiej i może Izby Przemysłowo-Handlowej na przykład, albo jakiegoś tego typu organu biznesowego i określenia wszystkich aspektów związanych z tym transportem, czyli jeszcze raz zweryfikowania regulaminu, który obowiązuje w mieście, wyznaczenia pewnych standardów i mapy drogowej. Natomiast debata, która była tutaj, była o tyle cenna, że pokazała, jak wiele jest różnych tematów, które warto byłoby uwzględnić. Dzisiejsza dyskusja, również tutaj na tej sali, pokazuje, ile jest obszarów, które mogłyby zupełnie na inny poziom przenieść tę usługę i to świadczenie. Tak jak na przykład to, co Paweł powiedział, Ścigalski, a propos szkoleń dotyczących pomocy w sytuacjach nagłych i tak dalej. To są elementy, które warto byłoby uwzględnić i myślę, że powinniśmy to poważnie potraktować, dlatego odesłanie do wnioskodawcy, przygotowanie tego wielowątkowo, przeprowadzenie i zapoznanie nas jako radnych miasta z całością regulaminu i tych zasad będzie najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę kolejno pan radny Sonik, potem pan radny Wojtowicz. Jeszcze raz, szanowni państwo, chciałem się odnieść do ponownych zdawania egzaminów, bo nie wiadomo po iluś tam latach, czy gość wie, jeżeli ktoś, gdzie co jest, jeżeli ktoś jeździ 20 lat, to nie tylko, że zna każde miejsce prawie w Krakowie, tylko jeszcze wie, gdzie te dane klienci mieszkają, bo ciągle tam po nich podjeżdżają, więc tutaj zdawanie ponowne w jakichś sektorach być może byłoby celowe, ale przecież proszę sobie, przepraszam, uświadomić, wyłącz się, że my zdajemy prawo jazdy, zmieniają się przepisy drogowe, nikt nam nie każe zdawać ponownie. No, a tak w zasadzie rozumując, to tak powinno być. Także te egzaminy
ponowne, tak jak mówię, mogłyby dotyczyć jakichś wybranych dziedzin przy zmianie przepisów przewozu pasażerów i tak dalej. To by było sensowne. A druga sprawa, myślę, że ta walka o to, żeby egzaminów nie było, ja nie mówię, tak jak jeszcze raz powtarzam, ceny i tak dalej, głupie pytania, to odkładam, ale to jest trochę, ja wiem, nawet uwłaczające dla tych ludzi, bo można było pomyśleć, że oni po prostu boją się wiedzy albo są na tak niskim poziomie, że nie mają szans zdawać, a to nie jest tak przecież. Ci ludzie pewnie, którzy chcą, niektórzy może mają większą wiedzę od nas, ale mówienie, bronienie się, żeby nie było egzaminów, to by tak świadczyło o tym, że ich nie stać na zdanie takiego egzaminu. Dziękuję. Dziękuję pan radny Wojtowicz, bardzo proszę. Potem pan radny ja. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż osobiście uważam, że egzamin należy utrzymać i kilka osób tutaj mówiło o topografii, o tym, że można dzisiaj skorzystać z GPS-u. Przypomnę, że zarówno w projekcie uchwały, jak i dzisiaj także nie zdaje się tylko egzaminu z topografii, ale zdaje się też egzamin z przepisów porządkowych, czyli z przepisów prawa miejscowego, cen urzędowych, co jest bardzo ważne, także z oznakowania taksówek, ze stref, no z tego wszystkiego, co powinien w tym podstawowym elemencie znać kierowca taksówki. Osoby, które by nie zdawały takiego egzaminu, raczej poznawałyby dopiero w praktyce, więc na początkowym okresie popełniałyby mnóstwo błędów. Zatem te podstawowe pytania, ten podstawowy zakres szkolenia i tej wiedzy jest podniesieniem jakości wykonywanych usług. To jest odpowiedź dla osoby, która pytała się, jaki jest cel dla pana radnego Gardy. Podniesienie jakości wykonywanych usług w drobnym zakresie. Wracając do także takich kwestii, że to jest ograniczenie rynku. Nie jest to ograniczenie rynku, bo nie ma w tej chwili żadnego limitu na wykonywanie zawodu taksówkarskiego. Nie ma. Egzamin z tych rzeczy, które powiedziałem, czyli nie z samej topografii, bo mówiłem w tej chwili tylko o topografii, a tu są inne także kwestie, które są bardzo istotne w kategorii wykonywania zawodu taksówkarza, nie ogranicza nam jako do limitów, natomiast podnosi kwalifikacje, podnosi jakość, w związku z tym uważam, że to się powinno stać. I zwracając się znowu do pana dyrektora, ja już kończę, panie przewodniczący, postaram się w tych dwóch minutach drugim wstąpieniu zmieścić. Wcześniej też prawie się mieściłem. Szanuję pana dyrektora i jego ogromną wiedzę i to, co robi swoim wydziałem, jest to jeden z lepiej prowadzonych wydziałów w mieście Krakowie. Jestem przekonany, że również ta debata, także dzisiejsze moje wystąpienie spowoduje, że te testy, te pytania, które są przygotowywane od kilku lat, czy już kilkunastu, że zrozumie to, że trzeba iść z nowym czasem i może zmienić też formę tych pytań, także zdawalność tych, znaczy jeśli chodzi o zdawanie, czyli chodzi to o to, że być może nie tylko w formie papierowej, być może trzeba byłoby umożliwić także zdawanie w formie komputerowej, czyli przygotować trochę inaczej zakres tego testu, który jest zawarty w uchwale, ale myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, jeżeli pan dyrektor i państwa i jego pracownicy, którzy też uważam mają duże kompetencje, bo ja bym się nie pokusił o to, choć były takie głosy, żeby powołać zespół, żebym układał te pytania, bo naprawdę trzeba mieć dużą wiedzę, żeby takie pytania ułożyć. W związku z tym myślę, że jeżeli pan dyrektor razem ze swoimi pracownikami ułożą nowy zakres testu, nową formę testu, to my będziemy otwarci na to, żeby ewentualnie takie korekty do uchwały prowadzić, tak żeby to było z korzyścią i dla zawodu taksówkarskiego, i dla tych osób, które będą wstępowały do tego zawodu jako nowe osoby. Natomiast oczywiście będę wnioskował w kategoriach poprawki o obniżenie zarówno kursu, jak i obniżenie opłat za egzamin. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Pietrus, bardzo proszę. Przewodniczący, szanowni radni, ja chciałem się nie zgodzić tutaj z propozycją pana radnego Ptaszkiewicza związaną z odesłaniem tego projektu, ponieważ po pierwsze projekt już raz był przesunięty w procedurze, w związku z tym był konsultowany w jakiś sposób, w związku z tym nie wiem, co jeszcze miałoby być konsultowane lub poprawiane. Jest czas na poprawki, więc pan radny ma możliwość w drodze poprawki również zmienić ten projekt uchwały, jeżeli uważa za stosowne.
Jeżeli mogę podpowiedzieć, no oczywiście w ramach Komisji Infrastruktury radni mogą sobie powołać zespół do spraw taksówek i pracować nad pozostałymi drukami, ale nie dotyczy to tego druku, jak rozumiem, bo ten druk już został na tyle czasu, już było na tyle czasu, żeby się mu przyjrzeć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem się też odnieść do stanowiska tutaj pana przewodniczącego. Ja nie uważam, że my jako radni tutaj patrzymy jako politycy na ten projekt uchwały, tylko jako samorządowcy, bo Sejm scedował odpowiedzialność taksówek na miasto i my za to odpowiadamy, jak ukształtujemy prawo lokalne w tym zakresie i jako samorząd, a nie jako politycy. Ja rozumiem sytuację taksówkarzy w ten sposób, że oni również są za tym, żeby były te egzaminy, znając sytuację, dlatego że powoduje to jakieś uporządkowanie statusu tego zawodu. Jest przesiew, jest jakaś odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność też ciąży na nas jako radnych miasta Krakowa, ponieważ jeżeli ktoś się natnie, bo my jako mieszkańcy oczywiście możemy sobie weryfikować jakieś tam sieci taksówkowe, ale jeżeli przyjedzie turysta, skorzysta z takiej taksówki, to on drugi raz już nie wsiądzie do taksówki, bo czuje się oszukiwany nie przez taksówkarza, ale przez miasto, bo miasto gwarantuje jakąś funkcjonowanie tych taksówek. Tak było, proszę sobie przypomnieć, w sprawie opłat, maksymalnych opłat za taksówki, gdzie zgodnie z prawem taksówkarze niektórzy ustalali sobie ceny za przejazdy z sufitu, gdzie byli mieszkańcy, w szczególności turyści, nacinani przez takich taksówkarzy, takich pseudotaksówkarzy. Byli to szczególnie w newralgicznych miejscach taksówkarze spod dworca, spod portu lotniczego. No, wykorzystywali naiwność i oczywiście zgodnie z prawem naciągali turystów, tych, którzy przybywali do Krakowa. W związku z tym ja jestem za tym, żeby tą sytuację unormować tak, jak przewiduje prawo. Oczywiście można tu korygować poprawkami wielkość opłat, ale porządek musi być, bo my za to jako radni weźmiemy odpowiedzialność. Jeszcze mam na koniec pytanie. Jak do tego projektu uchwały, jak do tych liczb podanych ilości taksówkarzy ma się niekontrolowany sektor pseudotaksówkarzy, czyli tych, którzy nie są taksówkarzami, którzy obsługują mieszkańców w ramach przewozów zarejestrowanych. Ktoś ma uprawnienia, możliwość prowadzenia działalności przewóz osób i oni nie podlegają oznaczeniom, oni nie podlegają regulacji miasta, oni tworzą ten wolny rynek, jak tutaj ktoś ładnie powiedział. My im nie zabraniamy funkcjonowania, bo mają możliwość funkcjonowania, ale chciałem się zorientować, ile ich jest orientacyjnie, czy Urząd Miasta Krakowa ma taką wiedzę. Dziękuję. Dziękuję. Teraz kolejny, bardzo proszę, informacje, kto tam jest na liście. No ja. Szanowni Państwo, tak, po pierwsze powiem tak, na świecie są miasta, w których funkcjonują czasami, są niektóre miasta, w których funkcjonują dwa rodzaje taksówek. Jedne to taksówki licencjonowane, których, no że tak powiem, żeby być ich użytkownikiem, żeby być ich prowadzącym, trzeba spełnić bardzo wyśrubowane czasami warunki. I drugie takie, można powiedzieć, swobodne. I zawsze jest tak, że ci, którzy pracują w tych drugich, starają się przejść do tych pierwszych, no bo tam jest lepszy zarobek, bo tam więcej ludzi jeździ tymi taksówkami licencjonowanymi, bo one są bezpieczniejsze, one są lepsze, one są, można powiedzieć, bardziej przystosowane. My czegoś takiego zrobić nie możemy, ustawodawca nie dał nam takiej możliwości, więc musimy zdecydować, albo tak, albo tak. Tutaj zgodzę się w jednej sprawie z panem Pietrusem, to znaczy wniosek pana Ptaszkiewicza, przyjęcie tego wniosku de facto powoduje, że my tej regulacji nie wprowadzamy, ponieważ nie przyjmując tej uchwały do końca roku, z tego co wiem, no przyjmujemy jakby alternatywę bez egzaminu. Tak to jest w ustawie napisane. Pan dyrektor może to zweryfikować, ale z tego co wiem, tak to wygląda. Powiem tak, że oczywiście takie zespoły możemy powołać, możemy pracować, ale nie możemy uciec przed decyzją. Tą decyzję w ten lub w inny sposób, ale musimy, czy w tym lub innym kierunku musimy podjąć. Mieliśmy czas, jeżeli widzieliśmy problem w tej sprawie przez parę ostatnich lat, więc jeżeli był problem, to on mógł być przez te trzy lata ostatnie w jakiś sposób zweryfikowany. Jeżeli trzeba to zmienić, no to mamy kolejny rok, ale nie możemy
rezygnować, albo nie powinniśmy rezygnować z prawa do decyzji, którą mamy ustawą zagwarantowane. I trzecia sprawa, samorząd to także jest polityka, tylko lokalna. Moja intencja była taka, czy w tej sprawie powinno być decyzja władz, takich jak na przykład my Rady Miasta, czy też powinniśmy to zostawić wolnemu rynkowi? I w tej sprawie pierwotnie się wypowiedziałem. Dziękuję. Kolejna osoba, pan Chawranek. Ze zdziwieniem. No może zapłaci. Pani Prokop Staszewska i pan Garda jeszcze, tak. Szanowni Państwo, szanowny panie przewodniczący, nie wiem czemu z takim zdziwieniem pan przewodniczący wywołuje moje nazwisko. Co do kwestii płatności nie będę się odnosił z mównicy. Powiem to panu przewodniczącemu, co na ten temat myślę w samotności, bo uważam, że to nie jest temat do poruszania z mównicy. No chyba, że pan przewodniczący mnie do tego sprowokuje. Chciałem się odnieść do tego, co mówił pan radny Ptaszkiewicz. W dużej części to, co chciałem powiedzieć, powiedział pan przewodniczący. Ja w związku z powyższym spuentuję to tylko i wyłącznie. Panie radny Ptaszkiewicz, my w tej chwili w treści uchwały rozmawiamy o tym, czy ma być egzamin, czy ma nie być, bo takie umocowanie dał nam ustawodawca. Jaką formę ma ten egzamin przybrać i co się ma w nim znajdować, a nie rozmawiamy o całości rynku taksówkarskiego. Co do powiedzmy powoływania okrągłego stołu czy komisji, dowolnie to możemy nazywać. Widząc, co się działo na debacie parę dni temu, ja osobiście jestem temu przeciwny i bardzo sceptyczny. I uważam, że tę uchwałę musimy podjąć do końca roku, bo jeżeli jej nie podejmiemy, to tym samym tego egzaminu nie będzie. Tak jest w ustawie. Dziękuję. Znaczy, ja to dokładnie powiedziałem, a rozumiem, to było tylko potwierdzenie. Bardzo proszę, pani Prokop Staszewska, potem pan Garda. Pan Garda rezygnuje, dobrze, to pani Prokop Staszewska. Pani przewodniczący, szanowni państwo. No, dyskusja, widzę, trwa już godziny, więc postanowiłam, żeby nie tylko mężczyźni rozmawiali i pani wiceprzewodnicząca, bardzo przepraszam, ale o czym my tu właściwie mówimy? Przepraszam. O czym mówimy? O tym, że czy egzamin musi być, czy nie musi. A co ten egzamin ma zrobić? Musimy przeegzaminować tak, żeby było tanio, bezpiecznie, dobrze. Żeby taksówkarze to byli ludzie zdrowi, chciałam dodać jeszcze, uczciwi, bo bywało tak, że znają topografię miasta i jadą w koło miasta, bo miałam przypadków kilka takich. Więc jeszcze przyzwoici, właśnie przyzwoici, i żeby byli zorientowani. I myślę, że Wysoka Rada to na pewno ustali, ale czy musimy się z tego powodu przez 2 godziny publicznie zastanawiać? Dziękuję bardzo. No, trudno takie coś komentować. Widocznie musimy, jeżeli 24 radnych zabrało głos. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie, pan Garda zrezygnował. Tak, usłyszałem i dlatego bardzo proszę, w takim razie zamykam dyskusję i bardzo proszę pana dyrektora o odniesienie się do tutaj wszystkich spraw. Przypomnę, że mamy 2 wnioski. Jeden formalny pana Ptaszkiewicza o odesłanie projektu do projektodawcy w określonym celu i drugi wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w trybie 2 czytań. Będziemy to w bloku głosowań głosować. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę państwa, zacznę od informacji dotyczącej danych statystycznych, o które państwo prosiliście. Padło pytanie o to, jak wygląda ilość mieszkańców przypadających na jedną taksówkę w pozostałych miastach. Zaznaczyłem tą kolejność, sugerując, że Szczecin ma pierwsze miejsce, 178 osób przypadających na jedną taksówkę. W dalszej kolejności to jest Warszawa, 184, dalej Gdańsk, 188, czwarte miejsce ma Kraków, 194, Poznań, 199, dalej Wrocław 239, kolejno Łódź 246, wreszcie Lublin 268 i 2 miasta powyżej 300 mieszkańców na jedną taksówkę, mianowicie Bydgoszcz 312, a Katowice 348. Tak wygląda statystyka z tych największych miast. Jeżeli chodzi o
kwestię jeszcze uzupełnienia. Mianowicie w tym projekcie uchwały jest mowa o tym, że zwolnienie z egzaminu występuje wtedy, kiedy ktoś ten egzamin już złożył pod rządami obowiązującej ustawy albo ma 5-letni staż w zawodzie, a zatem także te osoby spełniając te wymogi są z egzaminu zwolnione, więc ten egzamin nie jest taki kategoryczny w każdych okolicznościach. Pytaliście Państwo o proporcje i wysokość stawek. Może zacznę od kwestii samego egzaminu. Po pierwsze, egzamin został oszacowana stawka maksymalna za egzamin i informacja, są również przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie przygotowania do egzaminu adeptów, kandydatów na taksówkę, których koszt wynosi 200 zł. A zatem na dzisiaj mamy obecne stawki funkcjonujące na rynku znacząco poniżej tej kwoty. I chciałem wskazać jeszcze i na to, że próba ograniczenia tej kwoty albo znacząco w dół, albo jakimiś widełkami może także wpływać na psucie rynku, jeżeli będziemy próbowali to uregulować w sposób arbitralny. Dlatego zastosowana ta stawka maksymalna, a rynek faktycznie tutaj działa. Jeżeli chodzi o kwestię samych pieniędzy przeznaczonych na egzamin. Na dzisiaj podział jest 50 na 50, czyli wpłata 280 zł skutkuje tym, że 140 z tych złotych wpływa do kasy miasta i to stanowi dochód. W ubiegłym roku była to kwota przekraczająca 112 tysięcy złotych. I teraz bardzo wdzięczny jestem za to, że pan przewodniczący Wojtowicz zadeklarował zgłoszenie poprawki do tego, dlatego że ja na dzisiaj nie potrafię się odnieść, jeżeli nie będziemy wiedzieli konkretnej kwoty, którą państwo proponujecie na przykład za ten egzamin. Dlatego że tu następuje obniżenie dochodów miasta, potrzebne są konsultacje międzywydziałowe, a także przede wszystkim opinia samego skarbnika, więc wtedy będzie szansa uzyskania w tej sprawie odpowiednich opinii. To oczywiście no to wniosek jest samych radnych, prawda? To państwo wnioskujecie o to, żeby... Nie, tutaj jest swoboda, tu jest swoboda. Dalej. Tak jak wspomniałem, te stawki są stawkami maksymalnymi i tutaj jest swoboda uznania radnych co do tego, jaką przyjmą kwotę i jakie zastosują ograniczenia. Samo szkolenie nie dostarcza żadnych pieniędzy do budżetu, żeby sprawa była jasna. Te wszystkie pieniądze trafiają do tych, którzy wykonują tą usługę, przygotowując kandydatów i stąd budżet nie ma żadnych środków. Wspominam o tym, o czym już powiedziałem wcześniej, ale ponieważ parę osób być może nie słyszało mojej pierwszej wypowiedzi, postulowało zmiany w zakresie. Ten zakres został opisany w ustawie i tutaj możliwości zmiany nie ma, a zatem jeśli nasze propozycje wyjdą poza topografię oraz przepisy lokalne, wojewoda ma pełne prawo do działania, żeby taka ustawa nie weszła do obrotu prawnego. Proszę Państwa, mówi się o tym, że egzamin ogranicza dostęp. Wiem o tym, jak wyglądają wypowiedzi, znaczy jak wyglądają egzaminy niektórych osób, którzy zdając drugi lub trzeci raz uzyskują kilka lub kilkanaście punktów na 24 możliwe w zakresie topografii na przykład. Po prostu no, wiedza tych ludzi jest tak marna, że dopuszczenie ich moim zdaniem do wykonywania tego zawodu mija się z celem. Oni twierdzą, że ten egzamin się chyba powinien sam zdać, bo przygotowanie naprawdę jest mizerne nawet w kolejnych podejściach. Jest taka grupa osób. W końcu była grupa pytań dotyczących samego sformułowania pytań do egzaminu. I proszę Państwa, zaznaczam tutaj od razu otwartość, nie tylko zresztą teraz, ale równocześnie sygnalizuję, że w sprawie pytań opiniowaliśmy również te nasze pytania wcześniej przez środowisko taksówkarskie. To po pierwsze. Po drugie, z zupełnie drugiej strony zapytaliśmy opinię tych ludzi, którzy szkolą. Czyli zebrali się u nas szkolący z nami, usiedliśmy nad tymi pytaniami i taką korektę też również wprowadziliśmy. A zatem te pytania, które są obecnie stosowane na egzaminie, nie są pytaniami zamkniętymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi. Na dzisiaj mam przy sobie, zresztą one są publikowane w BIP-ie, każdy ma do tego dostęp. Chętnie
chętnie wysłucham każdych uwag, chętnie się spotkam z każdym gremium i chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Raz jeszcze zaznaczam, jeśli będą propozycje znacznie ciekawsze niż te, które są, w sposób lepszy zapewniające znajomość miasta i przydatność do wykonywania zawodu, w tym zakresie, którym umożliwia to ustawa, te pytania mogą i będą zmieniane. Jeżeli chodzi o kwestie błędów, proszę Państwa, owszem, błędy się zdarzały. Korygujemy je na bieżąco, ale zdarzają się takie błędy. Co więcej, przepraszam, ale powiem coś, taki błąd nam się też w przyszłości może zdarzyć. Natomiast jeżeli on się zdarzy, to w tym momencie taki pytanie jest nieuznawane jako pytanie wchodzące w skład zestawu i niekwalifikujące tych ludzi, którzy zdawali pod kątem zdał, nie zdał. Po prostu to pytanie wypada. I owszem, tak się zdarzyło, staramy się o to dbać, ale zmiany są na tyle dynamiczne, że może nam się zdarzyć, że coś się wymknie. Stosujemy tego typu filtry, żeby się temu zabezpieczać, współpracując również z tymi, którzy organizują szkolenia. Oni również nam zwracają uwagę na aktualność tych pytań. Była propozycja powołania zespołu. Może uwaga dla Państwa taka tylko porządkująca. Jest powołany przez Pana Prezydenta zespół, który zbiera uwagi od taksówkarzy i wprowadza również zmiany dotyczące organizacji ruchu, dostępu, wjazdu, miejsc postojowych. Taki zespół działa od lat 4-5. Ja przewodniczę temu zespołowi. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, żeby wziąć udział w takim spotkaniu, po prostu mogę wysłać informacje o tym i można by się było przesłuchać. Z drugiej strony spotykamy się również, takie spotkania odbyły się już dwa, z tymi ludźmi, którzy organizują szkolenia, po to, żeby również wysłuchać z drugiej strony argumentów i uwzględnić je pod kątem i potrzeb i możliwości, tak żeby to usprawniać. I również na ten zespół, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, oczywiście można przybyć, dopytać albo zaproponować jakieś uwagi czy zmiany. No, padają tutaj uwagi dotyczące szkolenia z pierwszej pomocy. Oczywiście trudno tutaj z ambonki powiedzieć, że to jest szkolenie niepotrzebne. Zgadzam się, potrzebne. Z punktu widzenia przepisów kompletnie niemożliwe. Nie tylko ono, ale wszystkie te zagadnienia, które wykraczają poza sprawy dotyczące topografii i przepisów prawa lokalnego. Jeszcze jedna uwaga, tutaj została ona podniesiona przez kilku radnych, ale właśnie moim zdaniem gmina powinna bardzo rozważnie podchodzić do własnych uprawnień i wtedy, kiedy jest potrzeba, korzystać z nich. Przykładem jest ten nieszczęsny parking, przepraszam bardzo, postój taksi przy Lubicz, który powstał po uwolnieniu cen, gdzie dochodziło do zwyczajnych, oczywiście bezczelnych oszustw, ale przyjezdni wizytujący Kraków po prostu o tym nie wiedzieli, licząc na to, że będzie to w jakiś sposób dyscyplinowane. No i potem tak naprawdę dopiero po półtorarocznych procesach, zakończonych zresztą orzeczeniami wyroków, zakończył się ten proceder, ale przez półtora roku również sama opinia o mieście, bo herb Krakowa był tam przylepiony właśnie do tych przewoźników, no okazał się bardzo trudny do zatarcia, to złe wrażenie. Dlatego wydaje się, że potrzebne jest wykorzystanie tych możliwości, które stwarza ustawa, by w odpowiedni sposób regulować tam, gdzie jest to potrzebne. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Rozpoczynaliśmy ten punkt razem i prawie go kończymy. Proszę Państwa, ja zawieszam, że tak powiem, procedowanie tego punktu. Natomiast są dwa wnioski formalne, do których powrócimy w bloku głosowań. Począwszy od wniosku, który był pana radnego Ptaszkiewicza, jako daleko idącego na temat odesłania do wnioskodawców. I drugi wniosek jest o odbicie tego druku w trybie dwóch czytań, a nie jednego czytania.